Do gminy Dopiewo przyjechał święty Mikołaj. I to nie byle jaki, tylko certyfikowany Mikołaj z Rovaniemi z Laponii. Dostojny gość odwiedza Wielkopolskę od kilku lat dzięki współpracy konsulatu Finlandii z samorządem województwa. Bardzo blisko współpracujemy z konsulatem honorowym Finlandii. Cały szereg przedsięwzięć. No i w związku z tym trwały rozmowy, gdzie rzeczywiście Mikołaj ma się pojawić. No i według kolejności przypadło tym razem na Dopiewo, Komorniki, ale wcześniej był również i na terenie Kalisza, był też w gminie Czerwonak. Także staramy się, aby rzeczywiście docierał do różnych zakątków naszego województwa. Pierwszym przystankiem na drodze Mikołaja był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Tutaj czekało na niego kilkaset dzieci z okolicznych miejscowości. Na to spotkanie przygotowywały się od wielu miesięcy. Uczyliśmy się wierszyków i mieliśmy mieć przygotowane stroje. Bardzo się przygotowałem, no i nawet w liście wysłałam mu prezencik, taką ozdóbkę. Świąteczne piosenki, tańce, choinki, ozdoby i setki czerwonych czapeczek nadały spotkaniu wyjątkowy nastrój. Dzieci miały do Mikołaja trudne pytania. Podobało mi się, jak przyszłam do Mikołaja i Mikołaj, jak się pytała Mikołaja, ile dni do świąt. A on odpowiadał, i to ku zaskoczeniu wszystkich, po polsku. Jestem bardzo zadowolony, że często też spytają o takie sprawy, że w domu będzie dobrze, w szkole będzie dobrze, że mamy dużo przyjaciół i tak dalej. To najważniejsze. Mikołaj wręczył prezenty laureatom konkursu plastycznego i odjechał do Dąbrówki. Tutaj powitała go jeszcze większa rzesza dzieciaków. Były oczywiście piosenki i kolędy. Mikołaj otworzył makietę świątecznej wioski i obejrzał prace przedstawiające pojazdy świętego Mikołaja. Wszędzie towarzyszył mu i zabawiał dzieci wierny elf. Ja się czuję dobrze w każdej roli. A elfa, takiego elfa szczególnie, bo nie muszę udawać, że jestem młody. Władze gminy zadbały o to, żeby z Mikołajem spotkało się jak najwięcej dzieci. Każdy lubi dostawać prezenty. Nikt nigdy nie widział prawdziwego Mikołaja z Laponii. Tutaj okazało się, że mogło to się stać faktem, że ten Mikołaj mógł do nas przyjechać i był nie tylko w Skurzewie, ale również i w Dąbrówce, i w Dopiewie. I wiele dzieciaków sprawił ogromną radość. I na koniec wizyta w Skurzewie. Kolejne występy, piosenki i pytania. Tutaj dzieci rysowały portrety Mikołaja i układały o nim wierszyki. Nagrody najlepszym wręczył sam Mikołaj. I czy się wierzy, że on to właśnie ten jedyny prawdziwy, czy nie? Spotkanie było dla dzieci wielkim przeżyciem. Mikołaj był bardzo fajny, dlatego że pierwszy raz go widziałam. No i prowadziłam go na krzesło. No po prostu było fajnie. Słyszałam bardzo dużo, ale na żywo jest jeszcze lepiej go widzieć, tak, no dużo relocha jest po prostu. Mikołaj odjechał do Laponii, ale wróci w wigilijną noc jako swojski gwiazdor.